dobry, nazywam się Małgorzata Kusto-Koziół, pracuję w Dentrum Clinic. Często słyszę różne pytania od pacjentów z różnych dziedzin stomatologii. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka z nich. Jak prawidłowo odbudować ząb po leczeniu kanałowym? To jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że po to, żeby taki ząb po leczeniu kanałowym mógł przez długie lata funkcjonować w jamie ustnej, ta prawidłowa odbudowa korony zęba jest kluczowa. Dlatego że tak jak wcześniej wspomniałam, zęby po leczeniu kanałowym są osłabione i kruche. I tutaj najważniejszą rzeczą jest w przypadku zębów przedtrzonowych i trzonowych pokrycie guzków zęba materiałem wypełniającym. W zależności od przypadku kwalifikacji, zwykle w przypadku zębów trzonowych jest to rozwiązanie typu onlay, wykonywane w pracowni protetycznej. Natomiast w przypadku zębów przedtrzonowych często decydujemy się na korony protetyczne. W przypadku zębów przednich, po to, żeby ząb nie złamał się przy szyjce lub pod poziomem kości, stosujemy także wkłady z włókna szklanego, które cementujemy przed odbudową ostateczną. I później taki ząb można pokryć albo koroną porcelanową, albo właśnie licówkami, w zależności od wskazań i preferencji pacjenta również.